Więc to tutaj kończy się moja podróż. Przychodzę do świątyni, miejsca pełnego nadziei na zbawienie, by wyznać swoje grzechy. Diabeł we własnej osobie, w konfesjonale. Czyż to nie ironiczne? Nie myślałeś chyba, że zjawię się na serio z błaganiem o przebaczenie? Ty, z litościwym wyrazem na twarzy, gotowy, by wysłuchać mojego żalu. Ale jaki żal? Jaka wina? Ojcze, pozwól mi wyjaśnić, że moje życie, czy raczej moja egzystencja, nie ma nic wspólnego z waszym ludzkim poczuciem winy i pokuty. Czym dla ciebie jest to zbawienie, które oferujesz każdemu, kto raczy ci się wyspowiadać? Lekkim klepnięciem po ramieniu i zapewnieniem, że wszystko będzie dobrze, że przebaczenie na nich czeka, że ich grzechy są ledwie pyłem w obliczu boskiej łaski? Nie, ojcze, nie o to tu chodzi. Moje grzechy są starsze niż wasz świat, głębsze niż wasze cierpienie, bardziej złożone niż te małe grzeszki, które zwykle wysłuchujesz za tymi drzwiami. Nie jestem tutaj, by się wybielać. Nie jestem tutaj, by prosić o odkupienie. Jestem tutaj, by drwić z samej idei wybaczenia. Tak, bo widzisz, ja znam ten świat aż za dobrze. Ludzie przychodzą do ciebie, szepczą o swoich grzechach, zdradach, kłamstwach, chwiejnościach wiary. I co ty im mówisz? Parę modlitw, jakieś słowa pokuty, a potem ślą ich w świat, czystych jak łzy. Piękna bajka, prawda? Ale ja, ojcze, nie jestem częścią tej bajki. Moje grzechy nie mogą zostać zmyte. Nie możesz ich wymazać modlitwą, zaklęciem czy pieśnią. Nie po to przychodzę. Przychodzę, bo czuję głód, którego nie zaspokoję ani twoim błogosławieństwem, ani słowem otuchy. Przychodzę, bo cierpienie, które wzbudzałem przez wieki, zaczęło mnie nużyć. Widziałem, jak upadają królestwa, jak ludzie palą się w płomieniach, które sam rozniecałem. Obserwowałem ich najmroczniejsze chwile. Patrzyłem, jak dusze łamią się pod ciężarem, a mimo to nie czułem nic. Przez wieki, ojcze, przyglądałem się, jak płomień życia w ludziach dogasa i śmiałem się z ich słabości. Ale teraz? Teraz ta wieczna rozrywka stała się gorzkim żartem, który nie śmieszy nawet mnie. Czujesz ten żal w moich słowach, ojcze? Nie, nie jest to żal, którego byś się spodziewał. Nie jest to łkanie zbłąkanej duszy, która pragnie wrócić na ścieżkę światła. To raczej drwina z samego istnienia, z tej kosmicznej farsy, która nie ma ani początku, ani końca. Cierpię, bo to jest moje przeznaczenie, nieunikniony los, który nie zna końca. Jestem jak ogień, który płonie wiecznie, bez nadziei na ukojenie. Jak woda, która nigdy nie zaspokoi swojego pragnienia. I nawet teraz, siedząc tutaj, w tym świętym miejscu, wiem, że żadne słowa nie przyniosą mi spokoju. Wiesz, co jest najzabawniejsze? To, że patrząc na ciebie, widzę w twoich oczach litość. Litość dla mnie, diabła. Jakbyś naprawdę myślał, że mogę jeszcze pragnąć łaski, że moja dusza, jeśli można to tak nazwać, potrzebuje wybaczenia. Jakby była jakaś nadzieja na przebaczenie nawet dla mnie, ojcze. Ale czy naprawdę tego chcesz? Czy naprawdę wierzysz, że mógłbyś mi pomóc? Że twoje błogosławieństwo czy litania byłyby w stanie przynieść ulgę mojej duszy? Jeśli tak, to musisz być bardziej naiwny, niż myślałem. I to jest właśnie coś, co mnie bawi, coś, co nadaje tej chwili pewien smak, smak ironii, której nie mógłbyś pojąć. Więc pozwól, że pozostanę tutaj na chwilę, cicho. Pozwól, że będę po prostu sobą, bez oczekiwania na przebaczenie, bez żalu, który trawi ludzkie serca. Bo może nawet ja, diabeł, potrzebuję tej chwili, gdy ktoś spojrzy na mnie z pełnym zrozumieniem, nawet jeśli to zrozumienie jest fałszywe. Tak, ojcze, na twarzy, w której widać litość, widzę pewien cień nadziei. Ale to tylko cień, ulotny jak dym, bo wiem, że nie istnieje światło, które mogłoby mnie oświecić. Możesz mnie wysłuchać, możesz próbować mnie zbawiać, możesz wyciągać swoje święte zaklęcia. To bez znaczenia. Siedzę tu tylko po to, by przypomnieć sobie,
jak smakuje ludzka naiwność. To wszystko, na co możesz liczyć.